Cześć, witajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam. Dzisiaj zaraz moim gościem będzie Ela Liberda, prawnik, znana osoba. Konkretna, zobaczycie, jak będzie dużo mówić, będzie się dużo działo. Zapraszam. Już Ela, jak jesteś, to kliknij dołącz. Jeszcze Cię nie widzę. Zaraz porozmawiamy z Elą na temat, Porozmawiamy z Elą na temat, który jest bardzo teraz modny, popularny, ale wzbudza też wiele kontrowersji, czyli jak bezpiecznie wynająć nieruchomość. Pewnie będziemy rozmawiały głównie o mieszkaniu. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ela i ja na pewno odpowiemy, czy teraz, czy później. Natomiast też oczywiście udostępnijcie innym, żeby wiedzieli, bo tak jak mówię, temat jest kontrowersyjny. Wiele rzeczy, wiele osób nie wie wielu rzeczy na temat wynajmu i przez to też wiele osób nie wynajmuje, a można wynajmować. O, jest Ela. Dobra, Ela wysłała zaproszenie, już ją dodaję. Poczekajcie. O, no cześć. O, cześć, witajcie. Udało się połączyć. Dzień dobry, hej. Dzień dobry, dzień dobry. Dajcie znać, jak nas słychać, bo ja Cię dobrze słyszę teraz i widzę. A Ty jak mnie słyszysz, widzisz? Tak, tak, ja wszystko widzę, wszystko słyszę, także miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Oby tak było, tego się trzymajmy, no ale wiemy, że sytuacje się zdarzają czasami jakieś techniczne, ale żeby ich nie było. Okej, widzę, że dołączacie, to jeszcze raz powiem, bo będziemy rozmawiały z Elą na temat tego, jak bezpiecznie wynająć nieruchomość. Pewnie głównie mieszkanie, bo tak jak mówię, temat, który jest ciekawy, dużo osób też wiele nie wie na ten temat i mylą rzeczy różne, więc jesteś od tego, bo moim gościem jest Ela Liberda, prawnik, właścicielka biura nieruchomości. Ela, przedstaw się osobom, które Cię nie znają, chociaż nie wiem, ile jest takich osób, ale przedstaw się. Cześć, witajcie serdecznie. Pewnie rzeczywiście większość z Was zna mnie, jak nie osobiście, to chociażby z internetu, czy właśnie z mojego profilu z Instagrama, z Facebooka, czy z YouTube'a. Jeżeli nie, to oczywiście serdecznie zapraszam, bo tam też poza tym, co dzisiaj Wam powiem, to również właśnie na moich profilach możecie zdobyć masę takiej praktycznej wiedzy z zakresu prawa nieruchomości i biznesu. Także też po prostu linkiem Elżbieta Liberda mnie znajdziecie. Natomiast kilka słów krótko o sobie, bo dzisiaj jesteśmy dla Was oczywiście. Ja jestem radcą prawnym i już słuchajcie, od kilkunastu lat specjalizuję się w obszarze rynku nieruchomości. I tak jak Monika wspomniała, poza tym, że jestem radcą prawnym, no to jestem też pośredniczką w obrocie nieruchomościami i też prowadzę od 16 lat już swoją agencję nieruchomości. Nie. Także już kawał czasu mamy oddziały i w Lublinie, i w Warszawie, ale w zasadzie teraz obsługujemy, no można powiedzieć, już całą Polskę. Natomiast no ja głównie już teraz zajmuję się tymi kwestiami formalno-prawnymi, no ale oczywiście moi agenci też realizują takie typowe transakcje i między innymi wynajem. No a ja jako radca prawny, no to nie tylko obsługuję transakcje, ale też reprezentuję klientów, fliperów, deweloperów, pośredników przed sądami, ale też pomagam klientom takim indywidualnym, którzy na przykład zostali pokrzywdzeni przez działania na przykład pośrednika, czy flipera, czy czasem dewelopera, czy po prostu mają jakieś kłopoty w zakresie na przykład współwłasności, podziału majątku, czy chcą się rozwieść, albo na przykład podzielić spadek, bo takimi sprawami się zajmuję też, dlatego że no jak wiadomo, w większości rodzin też zawsze jest jakaś tam nieruchomość i to wszystko jest ze sobą powiązane, także dzisiaj Monika mnie zaprosiła, bardzo w ogóle dziękuję, bo Monika też jest uczestniczką moich szkoleń, też korzysta z moich usług prawnych. Bardzo mi miło, a bardzo się cieszę, że mnie dzisiaj zaprosiła, bo właśnie wierzę, że mogę się z Wami tutaj podzielić taką bardzo praktyczną wiedzą, a nie taką akademicką, bo wiemy, że no, jednak ten rynek nieruchomości to jest taki specyficzny i z tych kodeksów ustaw to oczywiście wiele możemy wyczytać, ale jednak
faktyczne są zupełnie inne i niejednokrotnie jest tak, że czasem no, taką praktyczną radę to da trochę lepszą nawet czasem pośrednik czy inwestor, no, niż nawet ktoś, kto doskonale zna prawo, bo po prostu wiemy, jakie mogą być scenariusze, Dokładnie. które się wydarzają. I to jest właśnie bardzo ważna rzecz, o której powiedziałaś, to jest to bezpieczeństwo i to, że to będziemy zaraz mówić o bezpieczeństwie, ale też to, że ty jesteś praktykiem, a nie teoretykiem. I to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego jestem u ciebie na szkoleniach, dlatego też korzystam z twojej pomocy prawnej, no bo jesteś praktykiem, masz doświadczenie w tym, a nie tylko mówisz, tak jak wiemy, jest też wielu szkoleniowców na rynku nieruchomości, którzy mają pojęcie, powiedzmy, praktycznie bardzo małe, albo nie mają wcale, to wiemy, bo rozmawiałyśmy już parę razy na ten temat. Bo nie wiem, czy wiecie, ja jestem też pośrednikiem, to też powiem, bo jest na pewno dużo osób od ciebie. Ja jestem też pośrednikiem, działam głównie w Łodzi, w województwie łódzkim. Natomiast my się poznałyśmy z Elą, to znaczy na konferencji inwestorek chyba 3 czy 4 lata temu. Ela wyszła na scenę jako pierwsza. Ja nigdy o niej wcześniej nie słyszałam. Wyszła jako na scenę i po prostu pozamiatała, tak? I od razu kupiłam książkę i po prostu przekonała mnie do siebie, bo to jest właśnie ktoś, kto jest konkretny. Dlatego będziecie mieli dzisiaj konkretną wiedzę. Więc jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, udostępniajcie innym, bo naprawdę temat jest, tak jak mówię, ciekawy, a bezpieczeństwo nasze, a niestety wiemy, jak polskie prawo podchodzi do właścicieli nieruchomości przy wynajmie, to trzeba wiedzieć, jak się zabezpieczyć przy tym wynajmie. Okej, to może Ela, tak na początek, powiedz mi, jak najprościej, to jest tak źle powiedziane, jak najbezpieczniej zabezpieczyć, zweryfikować może tego najemcę, tak? W jaki sposób możemy go zweryfikować? Co możemy zrobić, żeby mieć taką pewność, że ten najemca pewności nigdy nie będziemy mieli, ale że jest okej, okay, no. Jak to zrobić, tak? Jak go zweryfikować? Jest tak, jak powiedziałaś, pewności nigdy nie ma, dlatego że zarówno przy transakcjach na rynku nieruchomości, ale w każdym innym stosunku zobowiązaniowym, czy no jak idziemy kupić samochód, czy cokolwiek innego, no po prostu możemy trafić na oszusta, tak? I tego się, no krótko mówiąc, uniknąć nie da. Natomiast my możemy ryzyko minimalizować, a jeśli chodzi właśnie o najem nieruchomości, to ryzyko jest bardzo duże, bo najem jest taką na pozór prostą transakcją i każdemu się wydaje, szczególnie takim osobom, które na przykład mają mieszkanie, gdzie no nie jest to jakiś luksusowy apartament, na przykład czynsz też no nie jest jakiś wyjątkowo wysoki, no to się wydaje, no dobra, no po co ja będę brać prawnika, po co ja będę szczególnie jakoś przyglądać się potencjalnemu najemcy, no bo przecież co może się wydarzyć? Wydrukuję umowę z internetu, no i na pewno będzie wszystko okej. Okay. No i powiem tak, no w większości przypadków rzeczywiście jest wszystko okej, okay, tak? Bo też nie należy zakładać, że każdy, kto kłamią nasze mieszkanie, jest osobą, która za chwilę przestanie płacić. No niemniej jednak takie sytuacje się zdarzają. One się zdarzają czasami przez to, że rzeczywiście tak się komuś potoczy los, straci pracę albo po prostu coś się zadzieje, ale też są takie sytuacje, kiedy no niestety ci lokatorzy działają świadomie, zdają sobie doskonale sprawę z tego, jak uprzywilejowani są w ustawie o ochronie praw lokatorów, bo to jest taki główny akt prawny, który właśnie tutaj ma zastosowanie w przypadku najmu lokali mieszkalnych i tam prawda jest taka, że tam najemca ma dużo więcej praw niż właściciel. I są na rynku takie sytuacje, gdzie właśnie ci najemcy wykorzystują to prawo po to, żeby działać nieuczciwie. I proceder wygląda w taki sposób, że na przykład płacą pierwszy czynsz, płacą nawet kaucję, podpisują oczywiście umowę, nawet szczególnie się nie targują, jak to się mówi, tak? Płacą często pośrednikowi nieruchomości po to, żeby wszystko wyglądało, że jest super, no i na tym się kończy ich płynność finansowa. No i teraz, jeżeli po prostu nie zweryfikowaliśmy dobrze takiego najemcy, nie mamy dobrych dokumentów, no to niestety, ale w konsekwencji musimy zdecydować się na stosowanie tylko i wyłącznie tych przepisów ustawy. Ela, ja Cię nie słyszę, nie wiem, czy słyszycie Elę. O, teraz Cię słychać, okej. Okay. Ela? Teraz my słyszymy. Tak, teraz Cię słychać. Ustawy o ochronie praw lokatorów i potem przerwało jakieś ostatnie.
Okej, okay. Słuchajcie, zmierzałam do tego, że no po prostu właśnie, jeżeli nie mamy dobrze zrobionej umowy, tak, i tego lokatora zweryfikowanego, no to pozostaje nam po prostu iść zgodnie z przepisami ustawy, no a te no niestety nie dają zbyt dużego pola do popisu. I tutaj wychodząc jakby od tego, co Monika zapytałaś, czyli jak w ogóle podejść do tego tematu, jak tego lokatora potencjalnego najemcy weryfikować, co my możemy, czego nie możemy, od czego w ogóle zacząć. To przede wszystkim musimy nauczyć się tego, że bardzo dużo możemy. Dlatego, ale na tym etapie wstępnym, kiedy podejmujemy decyzję, że w ogóle chcemy to nasze mieszkanie oddać w najem. I to jest ten moment, kiedy to my, jako właściciele, czy my, jako pośrednicy, na przykład reprezentujący klienta, to my wtedy rozdajemy karty. I tutaj to jest moment, kiedy jeżeli chcemy najemcę zapytać o to, gdzie pracuje, gdzie studiuje, jakie ma dochody, tak, z jakiego tytułu. Jeżeli chcemy, żeby przedstawił na przykład ewentualnie jakieś kwestie, na przykład poręczenia, że gdyby on nie płacił, to ktoś na przykład z rodziny zapłaci za jego zobowiązania. To mamy do tego święte prawo. I wielokrotnie... Nikt nie bać się, bo tak. Dużo osób się boi, bo nie wypada, bo mam tak w Polsce, tak. Nie wypada, nie? Może nie wypada, dlatego że to jest mieszkanie, no nawet to o jakimś obniżonym standardzie jest drogie, więc tak. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby zabezpieczać nawet najmniejsze zobowiązania, no a tym bardziej mieszkanie. I nie bójmy się pytać, to co Monika powiedziała, to nie jest nic wstydliwego, za granicą to jest wręcz normalne, tak, że najemcy sami ubiegając się o to, żeby no móc wynająć mieszkanie, to już sami są przygotowani wielokrotnie, że na przykład mają rekomendacje od poprzednich właścicieli, mają przygotowane dokumenty, dlatego że wiedzą, że no będą też podlegać weryfikacji. I nie ma co tu się dziwić, dlatego że no oddajemy wielokrotnie no coś, na co pracowaliśmy kilka, a nawet kilkanaście lat, więc tu nie ma obaw. Oczywiście takim punktem też zapalnym, który powinien pokazać, że oho, coś jest nie tak, to jest sytuacja, kiedy właśnie taki lokator mówi, że no nie, ja nie pokażę, albo czasami mamy nawet takie sytuacje, że ludzie nie chcą dowodu osobistego pokazywać, bo powołują się na przykład na widok. No to jak w takim razie mamy przepisy? Tak, absolutnie nie. Albo tutaj, gdzie czerwona lampka powinna się zaświecić, no to też jak na przykład taki potencjalny najemca mówi, no ja to oglądam, tak, ale ja tam będę mieszkać, ale podpiszę umowę firma i ta osoba na przykład też nie chce swoich danych podać, no to już widzimy, że tutaj trzeba rzeczywiście trochę, no gdzieś tam się mocniej zastanowić. Także tak podsumowując ten wątek, pytać o jak największą ilość, tak, rzeczy, które mogą wpłynąć chociażby na płynność finansową. Też warto mieć kogoś takiego, żeby co my stosujemy, na przykład do umów, żeby na przykład, jeżeli ktoś wynajmuje lokal, to żeby jeszcze taka osoba wskazała na przykład jeszcze jakąś inną osobę do kontaktu. Bo czasami jest też tak, że na przykład taki najemca znika. Ta umowa, a on znika i zostają jego rzeczy. I też tak no nie bardzo wiadomo, co zrobić, tak? Albo no nie wpływa czynsz, sąsiedzi mówią, że długo go już nie ma. No to też, żeby było, no co do zasady, jak ta umowa trwa, to nie możemy tam wejść do tego mieszkania. To jest bardzo ważne. Właśnie powiedz to dokładnie, że bo dużo osób nie wie, myśli, że jak najemca wyszedł, zostawiła nieraz w skrzynce na listy, zostawiają kluczyki, że można wejść i sobie wynieść wszystko. No nie, powiedz, że nie. Absolutnie właśnie nie można zrobić, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy umowę zawartą na rok, a taki najemca po 6 miesiącach znika i no nie płaci. To ta umowa wciąż jest formalnie zawarta, ona trwa i w świetle prawa nie możemy sobie tak po prostu do tej nieruchomości wejść, no bo oddaliśmy jej posiadanie komuś innemu i gdyby się okazało, że no na przykład ten najemca jednak się odnajdzie, poszedł w stany, nie? Tak, to na przykład.
to możemy na przykład odpowiadać nawet naruszenie miru domowego. Mało tego, jeżeli tam są jakieś ruchomości tego najemcy, no to też jest duży problem, dlatego że no to nie jest tak, że możemy je sobie po prostu gdzieś, nie wiem, zeskładować i wynieść do piwnicy, tak? Trzeba to wszystko zabezpieczyć. Dlatego taka osoba do kontaktu w takiej sytuacji jest bardzo ważna i może być bardzo pomocna. Natomiast co jeszcze? Tutaj też jeśli chodzi o takie kwestie właśnie tego wejścia do mieszkania, to też to, co właśnie zaznaczyłaś, że wydaje się tak intuicyjnie, że no skoro na przykład kogoś tam nie ma albo nie to płaci, moje, to są nie? Nasze mieszkanie, tak, to możemy tam wejść. Absolutnie nie. Jeżeli nawet najemca nie płaci, nawet niszczy, tak, nieruchomość, to w świetle przepisów musimy po prostu normalnie wystąpić na drogę sądową i po prostu taką osobę zgodnie z literą prawa eksmitować i dopiero wtedy, jeżeli będziemy mieli orzeczenie sądu, to dopiero wtedy możemy śmiało tak wejść do mieszkania. W każdym innym wypadku możemy się narazić nie tylko na kwestie natury cywilnoprawnej, jak na przykład właśnie kwestie naruszenia posiadania, ale również na odpowiedzialność karną z tytułu właśnie naruszenia miru domowego, a jeżeli na przykład byśmy zrobili to, co no nieraz tam w internecie można wyczytać, że wymienimy zamki albo kogoś tam wprowadzimy do mieszkania, no to też takie działania są nielegalne, no i możemy też również narazić się na odpowiedzialność karną z artykułu 191 kodeksu karnego, który mówi o tym, że są to działania, które jakby zmuszają kogoś do określonego zachowania się, czyli w tym wypadku do no, wyprowadzenia się poprzez utrudnianie mu właśnie tych warunków mieszkaniowych. Także absolutnie tego nie róbcie. Jeżeli w ogóle, no nie daj Boże, taka sytuacja by wam się przytrafiła, to jest moment, kiedy natychmiast trzeba iść do prawnika, a nie działać samodzielnie, bo można sobie tutaj narobić większych jeszcze problemów. Tak, to zgadzam się z tobą, bo jak wiesz, ja nagrywam TikToki i jak czytam komentarze, jak nieraz nagrywam coś na temat najmu i czytam komentarze, żeby wprowadzić chłopaków z miasta, żeby wymienić zamki, no przecież to jest moje, to ja mogę, nie, absolutnie pamiętajcie, tak jak powiedziała Ela, to, że to jest wasze, to jest jedno, natomiast polskie prawo chroni bardziej najemców niż właścicieli, więc musicie uważać, bo może wam grozić właśnie za wymianę zamków z kodeksu karnego. Chyba tam jest do 8 miesięcy czy do roku więzienia, tak? Jakoś jest tak, już nie pamiętam dokładnie. To jest wyrok karny, tak? To jest w papierach tak naprawdę, tak? Powiem prosto, nawet jeśli was nikt do więzienia no, nie zamknie, tak? Jest tak, że idziemy, że to pójdziecie do więzienia, tak? To też absolutnie tak się nie dzieje. No niemniej jednak no, w papierach słabo mieć to, że jesteśmy karani, bo później utrudnia to wam działalność na wielu płaszczyznach biznesowych. Nawet pracy, nie? Nawet dostać pracę. Możliwość dostania pracy. Także dużo lepiej jest, jak to się mówi, zapobiegać niż leczyć. A w tym wypadku to absolutnie ta zasada jak najbardziej powinna być przestrzegana i można bezpiecznie wynajmować, tylko weryfikacja i jeszcze raz weryfikacja i przede wszystkim dobra umowa. Nie z internetu. Tak, absolutnie. I żaden, broń Boże, wzór umowy, bo to jest jakaś w ogóle katastrofa, jak ja czasami słyszę. Muszę wam powiedzieć, że najwięcej klientów, którzy trafiają do mojej kancelarii z problemem, z dużym problemem, to są ci klienci, którzy no trochę tak sobie olali temat, albo zbyt bardzo zaufali też komuś, tak? Nie, no, po prostu nie wiedzieli, że są takie przepisy, które tak mocno chronią najemców. I zrobili jaki numer? No po prostu wpisali w mecenasa Google, poproszę umowę najmu. Umowę najmu taką sobie gdzieś tam ze stron jakiejś wydrukowali. No i później się okazało, że albo w takiej umowie są zapisy, które są niedozwolone, no bo to jest tak, że
pomimo tego, że mówi się, że w Polsce mamy zasadę swobody umów, to, bo mamy, to w kontekście najmu lokali mieszkalnych jest tak, że nie wszystkie jakby regulacje ustawowe możemy modyfikować. Są takie, które są po prostu bezwzględnie obowiązujące. Jeżeli ustawa mówi na przykład, że nie możesz w danym wypadku wypowiedzieć umowy, nie możesz podnieść czynszu, a wy to zmienicie w umowie, to nawet jak ten najemca to podpisze, to i tak w to miejsce wejdą przepisy właśnie tej ustawy. I ludzie bardzo często właśnie mylą, że myślą, że no dobra, no ale skoro on to podpisał, to tak jest, tak? No i okej, póki się nic nie dzieje, jesteśmy co do tego zgodni, no to niech sobie to tak będzie. No ale jak zacznie się problem, to wtedy właśnie w to miejsce wchodzą te przepisy ustawy bądź kodeksu cywilnego, no a one są niekoniecznie korzystne. No i się okazuje, że ten wzór z internetu po prostu zafundował jeszcze większe kłopoty. Problemy, bo tak, dlatego że ludzie mają taką uśpioną czujność, bo wydaje im się, że to działa. Poza tym tu jest jeszcze drugi aspekt, że zobaczcie, każda transakcja jednak trochę się różni, tak? Każdy najem, no bo inna będzie umowa, gdy będziecie wynajmować rodzinie, inna będzie, kiedy będzie to wynajmowała na przykład od was spółka dla na przykład swoich pracowników, a jeszcze inna umowa powinna być, kiedy to będzie student, który no nie jest w stanie wam pokazać na przykład żadnych dokumentów o zarobkach, no bo na przykład jest studentem pierwszego roku, tak? Czy drugiego. I to też absolutnie nie przekreśla takich osób, tak? Tak samo jak się mówi, że nie wynajmuj rodzinie. Można to robić, tylko na pewno nie na szablonie, po prostu wtedy musimy skorzystać z innych opcji zabezpieczenia. I tak jak na przykład jesteśmy przy tym studencie, no to ktoś powie, no dobrze, to jakie on może dać zabezpieczenie? No to już wam od razu podpowiadam. Niech chociażby ktoś z jego rodziny po prostu podpisze umowę poręczenia i zobowiąże się, że gdy ten student nie będzie płacił, to ja jako tam, nie wiem, matka, ojciec będę, zobowiązuję się tak, że będę to regulować. Można wziąć wtedy większą kaucję. Ale widzicie, tutaj i tu szablon nie wystarcza, nie? Dlatego... No tak, już wychodzimy poza granicę, nie? Tak, także tutaj, wiecie, taka, ja to też zawsze mówię, nie chcę też, żeby, wiecie, to zabrzmiało tak, że tutaj jest reklamowane to, żeby to zawsze ze wszystkim mieć do prawnika. Nie, jeżeli czujecie, że umiecie sobie z tym poradzić sami, tak, albo macie dobrego pośrednika, to nie zawsze prawnik będzie tu konieczny, dlatego że jak macie prawnika, na przykład tak jak Monika też zajmuje się najmem profesjonalnie i szkoli się, to też taki pośrednik świetnie wam pomoże w tym, tak, doradzi. Natomiast jeżeli nie macie takiej osoby, nie macie wiedzy, no to tutaj naprawdę nie warto oszczędzać. Lepiej wydać te 1500 czy 2000 zł na porządną umowę, bo to nie są duże koszty, bo jak nie ma problemu, to nie są duże koszty. I później po prostu mieć święty spokój, tak? Czy zapłacić wynagrodzenie dla dobrej agencji nieruchomości, która wam wszystko to przeprowadzi. I po prostu przez rok czy 2 lata mieć gwarancję, że z tym najemcą jest wszystko okej, bo jak to zaoszczędzicie, to później ewentualny spór, który trzeba wszcząć, to wtedy rzeczywiście jest drogo, dlatego że dużo powiem, tak już od kuchni wam jako prawnik, jest dużo łatwiej napisać dla klienta porządną umowę, pogadać, najpierw oczywiście zawsze, to no, też to jak... Wybieracie osobę do współpracy. Pamiętajcie, ta osoba zawsze z wami musi porozmawiać, musi was zapytać, co to jest za najem, tak? A nie wysłać wam coś, że o pani Moniko, to ja pani teraz prześlę, pani mi zapłaci za tą umowę. Nie, zawsze musi być jakaś konsultacja, musimy to dostosować do klienta, ale to jest wtedy dużo prostsze niż na przykład jak jest już kłopot, jak musimy się zastanowić, jak windykować takiego najemcę, czy on na siebie ma inną nieruchomość, czy na przykład nie jest to osoba, która na przykład ma status bezrobotnego i tu już wiemy, że nie będzie można jej na przykład usunąć, bo w Polsce nie ma takiego jak eksmisja na bruk, tylko będziemy musieli zapewnić pomieszczenie tymczasowe i wiecie, i wtedy to się robią już rzeczywiście koszty, dlatego nie zawsze warto oszczędzać, a na pewno nie przy rynku nieruchomości, nie? Także tutaj...
Tak, dokładnie, bo nawet jak przeliczysz, tak jak mówisz, zrobienie umowy, nawet jak się ktoś zgłosi, czy do pośrednika, czy do prawnika po umowę, to pomyślcie sobie, że zapłacicie nawet ten 1000 czy 1500 zł za dopasowaną umowę, bo ta umowa będzie dopasowana do waszych potrzeb, będzie dopasowana, a jeżeli się okaże, że taki najemca wam potem nie płaci i wy zostajecie z tym, że on nagle zniknął, albo nawet sobie siedzi w waszym mieszkaniu i dalej wam robi opłaty za prąd, za wodę, za wszystko. Ostatnio mój klient, któremu robiliśmy umowę najmu, rodzina, liczna rodzina, bo akurat to duże mieszkanie, narobili mu 6 tysięcy długu w samej wodzie. Więc no, to jest i musiał to pokryć, no bo to wszystko było, akurat woda jest na niego, tak? Więc musiał to pokryć, wszystkie opłaty. No, akurat się wyprowadzili, skończyła się umowa i oni się wyprowadzili, a że te były osoby z zagranicy, to miały, że tak powiem, no nie przejmowały się zbytnio, powiedzmy to tak, więc po prostu sobie wyjechały z kraju, a on został z tymi długami wszystkimi. No i teraz skorzystał z naszej, z mojej pomocy, z naszej pomocy, akurat mój mąż też jest pośrednikiem, więc on się tym zajmował. Natomiast skorzystał teraz z naszej usług, żeby była ta umowa dopasowana, żeby go zabezpieczyć, no bo nie chce mieć kolejnej takiej sytuacji, tak? Właśnie teraz jak mówimy o, poczekaj Ela, bo jak mówimy o obcokrajowcach, to ktoś zadał pytanie, właśnie jak macie pytania, to piszcie w komentarzu, oczywiście też będziemy wdzięczni, jak będziecie nas obserwować, zapraszam Was na mój profil i na Eli, obserwujcie nas, wymieniajcie się, bo znajdziecie bardzo dużo wiedzy, zarówno u Eli, jak i u mnie, podobnej, ale różnej, a u Eli tym bardziej jeszcze prawnicze, więc super, sama mam Elę, obserwuję i się uczę i udostępniajcie Was, poproszę. O, i było pytanie o obcokrajowców. Tak, czy da się zabezpieczyć najem obcokrajowcy, na przykład osoby z Ukrainy, Azerbejdżan czy z Grecji? Osoby nie mają meldunków stałych, a jedynie paszport. Czy da się zabezpieczyć najem obcokrajowcy? No, powiem wprost, nie. Nie, odpowiedź brzmi akademicko, odpowiedziałabym tak, oczywiście można wpisać rygory egzekucji, kary umowne i tak dalej, tak? No tylko tyle, że to wszystko można, bo jak ktoś się papie, nie wszystko. Natomiast no jak chcecie to wyegzekwować, jak chcecie kogoś podać do sądu na Ukrainie, na Białorusi? Problemem jest nawet taki typowy spór transgraniczny, kiedy musimy kogoś nawet podać do sądu we Francji czy w Belgii. No ja poza prawem nieruchomości też zajmuję się jakby obsługą innych przedsiębiorców. No czasami nie mamy wyjścia, tak, bo to są duże kwoty i musimy takie spory prowadzić, międzynarodowe prowadzimy, ale jeśli chodzi na przykład o stosunek najmu, to bardzo dużo mamy takich klientów, gdzie przychodzą do nas i mówią właśnie, że ktoś z zagranicy wynajął mieszkanie, no i na przykład najczęściej zniknął, tak, zniknął i zostawił mieszkanie zdemolowane. Mieliśmy kilka takich spraw, że były to naprawdę luksusowe apartamenty i na przykład były zniszczone meble o wartości 60 tysięcy złotych, tak, bo po prostu zrobił taką imprezę, że no podłoga była do wymiany, wypoczynki skórzane i tak dalej. No i teraz przychodzi, widzicie, takie zderzenie z rzeczywistością, tak, i nawet mamy dobrą umowę. No możemy, mamy podstawę do tego, żeby kogoś windykować, ale wyobraźmy sobie, że na przykład mamy kogoś pozwać już nawet na terenie Unii Europejskiej, tak? To koszty windykacji są bardzo duże. Musimy też tłumaczyć te wszystkie dokumenty, ale przede wszystkim jak znaleźć taką osobę. My musimy ją namierzyć i to jest najtrudniejsze, dlatego że nie da się komuś wytoczyć sprawy, jak nie doręczymy mu pozwu. I często jest tak, że my w ogóle nawet nie wiemy, gdzie ta osoba przebywa. No i teraz, co my możemy zrobić? Bo oczywiście napisać to wszystko w umowie dobrze, jak najbardziej się zabezpieczyć, wprowadzać oczywiście wszystkie jakieś kary umowne, wszelkie jakieś właśnie rygory co do opróżnienia lokalu, co do zapłaty czynszu, to tak. Dlatego, że no nie zakładamy tego czarnego scenariusza, że ta osoba pryśnie, krótko mówiąc, ale jedynym realnym zabezpieczeniem, jeśli chodzi o najem przez cudzoziemców, jest kaucja. I tak to wygląda po prostu, dlatego jeżeli jest najem dla cudzoziemców, to nie ma też co się dziwić właścicielom, że życzą sobie wyższe kaucje niż na przykład jeden miesiąc. No właśnie, wyższe to znaczy ile? Standardowo jest 1-2 miesiące. Ile byś doradzała, żeby wziąć obcokrajowca? Nie ma znaczenia, czy to jest z Ukrainy, czy to jest jakiś pan lekarz skądkolwiek, tak? No, to też zależy trochę od tego, no co to jest nieruchomość, bo jeżeli mamy w przypadku tych moich klientów, no apartament luksusowy,
no to tam tak naprawdę no, zniszczenia mogą być przepotężne, tak? Koszty ogromne. Natomiast no, przyjmuje się i teraz widzę, że coraz więcej osób to praktykuje, że to są takie około 3-miesięczne kaucje. Przy takich lepszych, albo ogólnie powiedzmy przy obcokrajowcach. Nie? Ogólnie przy obcokrajowcach to są takie pobierane 3-miesięczne kaucje, natomiast mieliśmy też kilka takich umów dotyczących na przykład domów, gdzie wynajmowały rodziny z zagranicy, no i właściciele zażyczyli sobie opłaty z góry za rok plus kaucja. Tak, dlatego że obawiali się, no był to po prostu warunek najmu i też no, nikt nie zakłada, że coś się wydarzy, ale uczciwie po prostu przedstawili swoje argumenty, wiedzieli czego się obawiają, że też nie chcieliby zostać z pustostanem, a wiemy, że na przykład no, tutaj jak robiliśmy rodzinę z Białorusi, no byłoby to praktycznie no, niemożliwe do egzekwowania. Te osoby też nie miały nikogo, żeby właśnie czy poręczyły jakieś czy firmy, czy inne osoby na przykład, które mieszkają na terenie Polski i zgodzili się, oczywiście też rozumieli to, i, no ale no wiadomo, no, to już wymaga też dużych środków, żeby ktoś miał, tak? No tak. Jeszcze jest jedna rzecz, o której tak pomyślałam, jak rozmawiamy. Dobra umowa, weryfikowanie najemcy. No i jest jeszcze kwestia, na którą ja zwracam uwagę też. Pewnie ty zapewne też i zaraz pewnie powiesz o tym więcej. Oczywiście na sam początek powiem, że nie można generalizować, ale osoby, które chcą wynająć od was mieszkanie, powiedzmy mieszkanie nieruchomość i chcą rozłożyć kaucję na raty, no to też mi się zaraz zapala lampka, czy ta osoba będzie wypłacalna, tak? Bo jeżeli to będzie kaucja w wysokości, nie wiem, 5 tysięcy, albo to będzie droga nieruchomość, no to okej, okay, można się zastanowić, bo może ta osoba, jeżeli jeszcze pokaże nam na przykład wydruki z pensji i widzimy, że on jest, ma zdolność, to możemy się zastanowić. Natomiast jeżeli ktoś mi na początku dzwoni i pyta się, oczywiście, czy jest najem, jak ja robię najem okazjonalny, pyta się, czy jest okazjonalny, albo czy może rozłożyć kaucję na raty, to mi się zaraz zapala lampka, że taka osoba może być niewypłacalna i ja odpowiadam przed klientem, więc ja rozmawiam z klientem, mówię mu, jak wygląda sytuacja i mówię mu, jakie są moje wątpliwości, poza tym ja mam kontakt z tą osobą, to więc ja mu to przekazuję. Jak ty to widzisz, jak ktoś chce rozłożyć kaucję na raty? No wiemy, że są różne sytuacje, ale powiedzmy tak ogólnikowo, tak? Powiem szczerze, że nasza praktyka jest taka, jeśli chodzi o doradzanie klientom, jeżeli reprezentujemy właścicieli mieszkań, że kategorycznie to odradzamy. To jest to, co powiedziałaś, no jeżeli ktoś nie ma na zabezpieczenie albo no nie ma kogoś, kto no jemu no niejako no tego ale zabezpieczenia, pożyczy, tak? I tak pożyczy, no to powiem szczerze, że no decydowanie się na taki ruch jak oddanie nieruchomości, która jest warta, przyjmijmy nawet 200 tysięcy komuś, no to jest trochę jak strzelenie sobie w kolano, no bo to no taka osoba no nie daje praktycznie żadnej gwarancji tego, że wam zapłaci. No i teraz zobaczcie, jak to działa. W polskim prawie wygląda to tak, bo dlaczego ta kaucja? Dlaczego ja mówię w ogóle o tych 3 miesiącach? Bo w polskim prawie wygląda to tak, że jeżeli już wynajmiemy komuś mieszkanie i ta osoba przestanie płacić, to ta jej niewypłacalność musi trwać 3 okresy rozliczeniowe, a z reguły to jest po prostu no, na miesiąc się umawiamy, tak? Że można płacić co miesiąc. I dopiero gdy taka osoba nie płaci wam 3 miesiące, to dopiero wtedy wy macie podstawę do tego, żeby w ogóle wypowiedzieć umowę. Tylko tyle, że musicie to zrobić w taki sposób. Najpierw jest te 3 miesiące niepłacenia, później musicie wyznaczyć takiej osobie jeszcze miesięczny termin na uregulowanie zaległości, czyli de facto mamy już 4 miesiące i dopiero wtedy materializuje się przesłanka do wypowiedzenia umowy. Powiecie, absurd, i w większości umów jest tak to zapisane w tych takich, wiecie, gniotach z internetu, że jak najemca miesiąc nie płaci, to można umowę powiedzieć. To nie działa, tak? To nie działa. On może nie płacić aż 3 miesiące, plus później musi dostać miesiąc na uregulowanie, tak? Na ustosunkowanie się do tego i dopiero wtedy. I teraz zobaczcie, jeżeli wzięliście tylko pół kaucji, no to zobaczcie,
co się stało. A jeszcze, bo i tak, to pół kaucji pójdzie na przykład na niezapłacony czynsz, tak, a dokładnie połowę, a jak on jeszcze coś zniszczy, no to tak naprawdę nic nie macie, więc to nie jest żadne zabezpieczenie. No i też no, musimy właśnie podczas weryfikowania tego najemcy, no ludzie, wiecie, no, biorą często na siebie zbyt dużo zobowiązań niż powinni, tak? Tak jak często zakredytowują się pod korek, na przykład sztucznie robią sobie zdolność finansową, jest to, no, kredytową, przepraszam, to jest totalna głupota, bo później no nie są w stanie spłacać tych zobowiązań i często niestety jest tak, to nie ze złej woli, ale że się ludziom wydaje, wiecie, że wynajmę mieszkanie w Warszawie, bo na pewno dostanę pracę za 6 tysięcy, a jak nie dostanę, to co wtedy? I wiecie, więc czasami jest tak, że fajnie, chcemy komuś pomóc, tak, ale jest takie powiedzenie, tak, dobrymi chęciami piekło wybrukowane. I niestety w kontekście najmu, no to wielokrotnie ono pasuje, się... wyjagula, niestety. Tak, także no, musicie tu trochę nauczyć się, ponieważ przepisy nie są korzystne dla właścicieli, a są korzystne dla najemców, to no, musimy się nauczyć trochę takiego egoistycznego podejścia i twardej ręki przy tym wynajmie. I to jest jedyny sposób na uniknięcie kłopotów, innego po prostu nie ma, tak? Tak, dokładnie. Tak jak jeszcze powiedziała Anna 2550, że cała kaucja przed wydaniem kluczy. Tak, pamiętajcie, nigdy nie wydawajcie kluczy do nieruchomości, jeżeli ktoś wam nie zapłacił czynszu pierwszego i nie zapłacił wam całej kaucji. Bo jak to zrobicie, no to nie spodziewajcie się, że ta osoba, nie generalizuje, ale może tak być, że ta osoba wam po prostu już nie zapłaci, a będzie tam mieszkać, przekazaliście klucze, wszystko świetnie, tak? Podpisaliście umowę. Nie, najpierw podpisujecie umowę, są pieniądze, dopiero jest przekazanie nieruchomości. I teraz właśnie ta sprawa, która jest bardzo często poruszana w internecie, co osoby doradzają, żeby wprowadzić chłopców z miasta i tak dalej, no i żeby sobie zostawić pokój. Jak to jest z tym pokojem? Rozwiej te wszystkie wątpliwości, bo mówią, żeby sobie zostawić pokój, żeby można było wchodzić. Jak to jest tak naprawdę oficjalnie, zgodnie z prawem z tym pokojem? No to znaczy, to jest tak, to zależy, bo jeżeli decydujemy się, mamy załóżmy mieszkanie trzypokojowe i rzeczywiście decydujemy się na to, że chcemy na najem przeznaczyć tylko dwa pokoje w tym mieszkaniu. Właśnie odpowiadamy teraz na to pytanie, bo tu M123 zadał dokładnie to pytanie, które ja teraz ci zadałam. Okay. Ej, super. No tak, bo to jest zawsze, ja praktycznie na każdym szkoleniu, które prowadzę, albo z klientami, których obsługujemy właśnie, przygotowując dla nich dokumenty, czy też obsługując i firmy, które zarządzają najemem, to bardzo częste jest to pytanie, bo mam wrażenie, że ktoś tak doradzał właśnie, żeby to tak robić. Natomiast słuchajcie, jak to wygląda? Wygląda to tak, że jeżeli rzeczywiście decydujemy się na najem na pokoje, to tak, to można wynająć jeden pokój najemcy X i drugi pokój najemcy Y, albo dwa pokoje, nie wiem, danemu najemcy. I trzeci, załóżmy, przeznaczyć czy to do dalszego wynajmu, czy na przykład sobie zostawić, bo chcemy tam mieć swoje rzeczy, nie wiem, składzik swój i tak dalej. Tak może być. Jeżeli taki jest stan faktyczny, że rzeczywiście to jest wynajem konkretnego pokoju, ten najemca dostaje klucze do tego pokoju i umowa jest tak skonstruowana, że to jest najem pokoju, tak, z dostępem do części wspólnych, to oczywiście to jest okej. I wtedy my mamy prawo jakby wchodzić do mieszkania, bo jakby on ma tylko dostęp do tych części wspólnych. Ale jeżeli ktoś wpadnie na jakiś taki genialny pomysł, żeby zrobić tak zwaną fikcję i na umowie wpisze dwa pokoje, ale tak naprawdę powie, proszę, tu są klucze do całego mieszkanka, tak, i ten najemca będzie korzystał z całego mieszkania, to i tak nie spowoduje to, że możecie tam wejść, dlatego że oddaliście w posiadanie całe mieszkanie. Czyli też, jeżeli tam wejdziecie pomimo takiego zapisu, no to będzie to karalne, tak najprościej mówiąc. Także w ten sposób nie ominiemy tego, także dużo łatwiej jest zrobić po prostu dobrą umowę i stan faktyczny w tej umowie oddać takim, jak on jest. I nie oszukiwać, bo to i tak się prawo jest prawem i to, co my napiszemy, tak jak mówisz, przyjmie wszystko, tak, nie?
Teraz jeszcze miałam takie pytanie właśnie w nawiązaniu do tego, ja Cię zapytałam, natomiast dostałam takie pytanie, żeby Ciebie zapytać. Muszę raz zerknąć. W jaki sposób podejść do umowy najmu pokoi pod gabinety, na przykład psychoterapii? Myślę, że to jest powiązane właśnie z tym, tylko że teraz mieliśmy mieszkanie, a jak to jest przy lokalach? Przy lokalach mieszkalnych jest, przy lokalach użytkowych jest inaczej, tak? Jeżeli na przykład macie lokal użytkowy i wynajmujecie konkretne pokoje na też jakby działalność gospodarczą, to tutaj już nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, no bo to nie jest lokator. Lokator, tylko to jest po prostu wynajmowane na najem, no taki komercyjny. Z reguły będzie to przedsiębiorca i wtedy już nie ma tych tematów związanych właśnie z tym, że jest ta ochrona taka mieszkaniowa, tak najprościej to mówiąc, tak? Bo tam nie są wykonywane te czynności tak związane z zamieszkiwaniem, tylko z pracą. I wtedy taka umowa będzie podlegała tylko i wyłącznie regulacjom już kodeksu cywilnego. I wtedy oczywiście w takiej umowie trzeba sobie określić też warunki, w jaki sposób, kiedy taka umowa się rozwiązuje. Natomiast gdyby się okazało, że taki najemca takiego lokalu użytkowego nie płaci, to tutaj jest troszkę inaczej. Tutaj zaległość ma trwać 2 miesiące. Następnie też trzeba wyznaczyć czas na uregulowanie tych zaległości. No ale jeżeli tutaj taka osoba by nie opuściła lokalu, no to wtedy nie ma tego ryzyka, że na przykład w takiej działalności będzie przyznany lokal socjalny jakiś, tylko po prostu, no powiem wprost, no, przyjdzie komornik i taki lokal opróżni, tak? To oczywiście nie zadzieje się z dnia na dzień, no ale przynajmniej nie ma tego okresu, tych tematów ochronnych jak dla ludzi, tak, którzy tam mieszkają. No i wiesz, przy firmach jest przeważnie tak, że te firmy do tego nie dopuszczają, bynajmniej starają się, tak? Bo każdy chce, jak ma firmę, to chce ją prowadzić tak, żeby zarabiać, a nie ten, o, łapka mi się zrobiła mi się. Widzisz ten komentarz na twoją ten. Ela, a teraz mam dwa pytania, które są de facto trochę połączone ze sobą. Jest tak, czyż Wojciech pyta, czy w umowie najmu, przeczytam ci oba, okej? Okay? Czy w umowie najmu okazjonalnego mogę wiążąco wpisać obowiązek wpuszczenia lub wejścia na przykład raz w miesiącu? To jest przy umowie najmu okazjonalnego, a właśnie Anna 2550 pyta, w umowie najmu, w umowie można wpisać możliwość wejścia wynajmującego w określone dni. Myślę, że to chodzi o to samo, tylko tam mieliśmy umowę najmu okazjonalnego, tu mamy zwykłą. Powiedzmy tak czy tak, tak? Obojętnie, no. No powiem tak, wpisać można, natomiast no... Jakby papier przyjmie wszystko, to już ustaliłyśmy. Opcja egzekwowania tego będzie dosyć kłopotliwa, dlatego że no jeżeli ktoś nas nie wpuści, to siłą tam wejść nie możemy. Tak, są tylko przyczyny ustawowe, takie no już, żeby tutaj teraz nie zagłębiać się w te wszystkie regulacje ustawowe, ale jak na przykład jakieś takie awarie, tak, katastrofy budowlane, które zagrażają, tak, czy to lokatorom, czy nieruchomości, to wtedy można wejść, ale też nie samemu, w asyście, tak, na przykład policji czy straży miejskiej, to wtedy tak. Możemy wejść, ale też nie zostać tam, tylko wejść, naprawić i opuścić. Natomiast no, co do zasady, jeżeli oddajemy w posiadanie nieruchomość, to wchodzić nie możemy. To nie możemy. Dobra, a powiedz mi teraz, czy są jakieś procedury w związku z odzyskaniem kaucji? Skończyło się najem i teraz jak to wygląda zgodnie z prawem z odzyskaniem kaucji? Czy czekamy jakiś okres, żeby sobie pobrać pieniądze i tak dalej? Tak, ktoś nie zapłacił. Właściciel ma 30 dni na to, żeby taką kaucję oddać, chyba że no jakoś się strony inaczej dogadają w umowie, ale jeżeli nic z tego nie wynika, to, no to po prostu musi być to 30-dniowy termin. I oczywiście też w treści umowy z reguły zawarte są takie zapisy, że ta kaucja zostaje rozliczona po zrobieniu protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości, no i wtedy właściciel, no też jeżeli na przykład stwierdzi, że była jakaś niedopłata co do mediów, czynszu, czy są jakieś uszkodzenia, no to z tej kaucji może sobie potrącić. Ale
No też tutaj czasem właściciele przeginają, tak? No i wtedy trochę najemca też ma kłopot, no bo jeżeli uważa, że on wszystko oddał ok, nic nie zniszczył, a jednak właściciel, no pomimo tego, że ma obowiązek zwrotu tej kaucji, tego nie robi, no to wtedy no też no musi po prostu taki najemca tego właściciela podać do sądu i to jest normalna sprawa o zapłatę, także tutaj. Dlatego tutaj też ja rozumiem najemców, którzy obawiają się, żeby na przykład dać wysokie kaucje do właściciela, no bo teoretycznie zawsze może się taka sytuacja też zdarzyć. Z drugą stronę też może być, nie? Także tutaj nie tylko właściciele powinni dbać o swoje interesy, ale także też oczywiście najemcy, no bo też zdarza się tak, że i właściciel zachowuje się nie w porządku. I pewnym takim rozwiązaniem jest to, żeby tą kaucję na przykład dać do depozytu, albo żeby ustanowić nie kaucję, tylko tak zwaną gwarancję bankową, no tylko tyle, że no to kosztuje, prawda? I nikt tu nie chce tego robić dodatkowo, tak, nie? Robić, no bo no ale jednak tu też już przy na przykład właśnie nieruchomościach premium gwarancja bankowa jest bardzo często stosowana, no bo jeżeli mamy czynsz najmu na przykład na poziomie 20 czy 30 tysięcy, no to jeżeli nawet właściciel zażąda, co jest normalne, dwumiesięcznej kaucji czy trzymiesięcznej kaucji, no to też każdy ma obawy, no dobrze, a co w sytuacji, kiedy ja będę ok, a właściciel mi tych pieniędzy nie odda, tak, więc natomiast przy takich rzeczywiście, no tak jak mówisz, przy takich typowych najmach za kilka tysięcy, no to jest to rzadkość. Ale też jako pośrednicy, bo widzę, że jest dużo pośredników z nami, no to też jako pośrednicy podpowiadajcie te rozwiązania klientom, żeby też no, mieli świadomość, że jest taka opcja, tak? Tak, najemcy, jeszcze teraz właśnie tak sobie pomyślałam, że to warto też, żebyście wiedzieli, bo niby to jest tak, wiele rzeczy wiemy, a o wielu rzeczach zapominamy, tak? Więc pamiętajcie też, że jeżeli jesteście czy pośrednikami, czy jesteście właścicielami, czy jesteście najemcami, to róbcie protokoły przekazania, spisujcie dokładnie, co jest w każdym pokoju. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale ja nawet spisuję, że są lampki, że są lampy, tak, że są 3 sztuki lamp. Zdarzyło mi się odebrać mieszkanie, które miało wykręcone praktycznie wszystkie żarówki. No i właścicielka zapłaciła pieniądze, bo pobrała sobie z kaucji, tak? Najemczyni myślała może, że się nie zorientujemy, tak? Ale zauważyliśmy, no nie wpisywałam żarówek, ale były wszystkie, bo to było nowe mieszkanie i wszystko się świeciło. Dostaliśmy bez żarówek i tam chyba 300 zł wydała na same żarówki. No to są jej pieniądze. Pobrała sobie z kaucji, ale wpisujcie, róbcie protokoły, spisujcie dokładnie, co jest i róbcie zdjęcia. A szczególnie, jeżeli cokolwiek wynajmujecie mieszkanie, które jest już powiedzmy używane, to jeżeli jest coś uszkodzone, to zróbcie tego zdjęcia. Bo jeżeli wy tego nie dopilnujecie, pośrednik albo właściciel tego nie dopilnuje, tak jak właściciel będzie odbierał mieszkanie, to on może nawet nie w złej wierze, może w złej wierze, a nie musi, może po prostu o tym zapomnieć, że tam, nie wiem, ta szafka była uszkodzona, że ona była pęknięta i ty będziesz ponosił jako najemca odpowiedzialność, a de facto nic nie zrobiłeś, tak? Więc pamiętajcie, zabezpieczajcie się, czy jedna strona, czy druga, ja zawsze mówię, to właśnie to jest to, o czym mówimy, to bezpieczeństwo, zabezpieczajcie się, nie bójcie się pytać nie bójcie się pytać najemców, skąd mają pieniądze, nie bójcie się, bo mamy, Polacy mają taką mentalność, że nie wypada. No co nie wypada, to są nasze pieniądze, tak jak mówisz, ciężko na nie pracowaliśmy, a potem będziemy występować w telewizji, że ktoś nam się nie wyprowadził, nie? Pani Jaworowicz czy gdzieś tam indziej, nie wiem, jakie są te programy, tak? Jeśli ktoś nie wyprowadził, a to nie o to chodzi, no bo tak naprawdę chcemy na tym zarabiać, po to mamy tą nieruchomość, albo ją odziedziczyliśmy, albo ją kupiliśmy, żeby na tym zarabiać, a nie żeby ponosić koszty. Więc zabezpieczajcie się pod każdym możliwym sposobem, a szczególnie przynajmniej, kiedy to prawo jest naprawdę, no nie jest fajne to prawo, tak? I można no mocno czasami umoczyć, w cudzysłowie mówiąc, tak? Dlatego pamiętajcie, zabezpieczajcie się. I tu jeszcze teraz, może chcesz coś do tego dodać? Tak jak mówiłam, jak macie pytania, to piszcie, udostępniajcie live'a, obserwujcie nas, to będziemy wdzięczne. Zelum, Ela potwierdź. Tak, tak, oczywiście, udostępniajcie. Tak, tak. Jest pytanie od Magdy. Komentujcie. Komentujcie, tak, tak. Jest pytanie od Magdy Kaczmarskiej, 29. Czy możemy się zabezpieczyć na przykład w ten sposób, że danemu najemcy dajemy umowę na czas określony i przedłużamy pobyt, podpisując kolejną umowę na czas określony? Ale teraz nie wiem, do czego pytanie zabezpieczyć.
Wiesz co, wydaje mi się, że być może chodzi tutaj o to, bo w ogóle ustalmy tak, że umowa najmu na czas nieoznaczony jest bardzo niekorzystna, więc takich po prostu nie zawierajcie. I zawsze, jeżeli zawieramy umowę, to zawierajcie ją na przykład na pół roku czy na rok i też w umowie warto wyraźnie wpisywać, że na przykład jeżeli najemca po tym okresie dalej będzie zamieszkiwał w lokalu, to że taka umowa absolutnie nie przekształci się samoistnie w umowę na czas nieoznaczony i do zawarcia kolejnej umowy jest wymagana forma pisemna pod rygorem nieważności, żebyście po prostu mieli ten deadline, kiedy rzeczywiście ta umowa się kończy. Natomiast przypuszczam, że to pytanie może sprowadzać się też do jednej takiej jakby no, głupoty, powiem wprost, opowiadanej na niektórych właśnie szkoleniach czy w internecie, że po to, żeby uciec z reżimu ustawy o ochronie praw lokatorów, to też próbują robić taki numer, że niby to jest krótki termin, czyli że zawierają na przykład umowę na 30 dni, za chwilę kolejną na 30 dni i tak dalej. To jest totalna też głupota, dlatego że wiecie, no, w sądzie to nie przejdzie, tak? No jeżeli taki najemca wykaże, że on zamieszkiwał pod rząd przez, nie wiem, 5 miesięcy, no to co się zadzieje? No to każdy sąd stwierdzi, że taka umowa tu była zawarta no, dla pozoru. Więc też to nie tędy droga, nie? Ja powiem tak, przy tych najmach wszelkie kombinacje, one po prostu nie popłacają i ta ochrona lokatorska jest tak duża, orzecznictwo jest no jednak takie prolokatorskie, że gdyby to było takie proste, to nie byłoby w ogóle pewnie tego Zgadza lajfa się. i nie byłoby Tak. tego tematu z lokatorami, gdzie ludzie siedzą w przepięknych kamienicach, tak, przez lata i nie da się ich usunąć, no bo po prostu nie zadbali tak albo o dobre dokumenty, albo gdzieś tam są sprawy właśnie zadawnione, no a przepisy na tyle ich chronią, że nie da się ich usunąć, więc nie tędy droga, nie? Także. I pamiętajcie też, to Wam doradzimy, bo to zawsze też o tym mówisz i ja też jestem tego zwolennikiem i przekonuję wszystkich do tego, żeby podpisywać umowy najmu okazjonalnego albo instytucjonalnego przy firmach. Dlatego to jest właśnie to bezpieczeństwo, zabezpieczajcie się. Wiadomo, że ten proces eksmisji będzie trwał, ale on jest, więc macie te siódemki, więc pamiętajcie, nawet jeżeli najemca nie będzie chciał, bo czasami słyszę, o jejku, to będzie 500 zł, będę musiał zapłacić, no to porozmawiajcie z najemcą, że jeżeli on nie chce zapłacić, to wy zapłaćcie, albo podzielcie to po połowie, zawsze można się jakoś dogadać, a to jest wasze zabezpieczenie, więc czasami tak jak mówisz, czy zapłaci 1500 zł za umowę, 500 zł za notariusza, to jest 2000, a koszty procesowe, koszty, które narobi najemca, który nie będzie płacił, no to potem są problemy, tak? Tu jest też, co wam powiem, to jest też kolejny sygnał przy weryfikacji najemcy. Jeżeli najemca nie chce zapłacić 350 czy 500 zł za umowę, to czy oby o jego na pewno na to mieszkanie stać? No, tak. To są takie rzeczy, tak jak mówisz, dokładnie. To są takie szczegóły, na które czasami nie pomyślimy, ale czy płacenie kaucji na raty. Jak ja nagrałam taką rolkę na temat tego, żeby zwrócić uwagę, jeżeli ktoś będzie chciał zapłacić kaucję na raty, to żeby się wam zapaliła lampka, że może nie będzie płacił. No, to część osób oczywiście zrozumiała, ale część wylało się tyle hejtu. No Ja się akurat hejtem nie przejmuję, ale to świadczy o tym, że osoby sobie nie zdają sprawy z tego, tak? I właśnie dopóki, tak jak mówisz, dopóki nie ma problemów, to jest wszystko dobrze. Ja dzisiaj z moimi agentkami rozmawiałyśmy właśnie na temat bezpieczeństwa różnych rzeczy, zabezpieczenia transakcji, tego jak niektórzy agenci też podchodzą, bo akurat rozmawiałyśmy o agentach do transakcji i nie znają się na wielu rzeczach. Na przykład przy działkach jest bardzo wiele rzeczy, które mogą źle pójść. I teraz mówię tak, teraz wam powiem też taki przykład, który porównałam właśnie do tego. Mówię, zobaczcie, jak była to wszyscy akurat znają, więc to jest super przykład do porównania. To w Katowicach, co się zawaliła hala, tak? Co jeden z tych kierowników poszedł do więzienia, drugi chciał się powiesić, bo nawet sprawdzałyśmy dzisiaj, 65 osób zginęło. To wszystko jest dobrze. Ktoś się pod tym podpisał, ktoś wziął pieniądze, zawaliła się hala, zginęli ludzie. Więc pamiętajcie, to jest dokładnie taki przypadek. Jeżeli nie zabezpieczycie się odpowiednio, tam było, no poszło to wiadomo jak, ale to sam fakt bezpieczeństwa, takiego, że zobaczcie, tam się coś zawaliło i się zrobiły konsekwencje. Tutaj oszczędzicie na umowach, ściągniecie od mecenasa Google, no i będziecie mieli wielkie problemy, tak?
to takie do porównania, bo akurat to tak działa nam najlepiej na wyobraźnię, tak? Że jak jest wszystko dobrze, to jest dobrze. Jak się tam zawaliło, no to już było źle. Tak samo jak tutaj, jak wynajmujecie, ktoś wam płaci, to jest super, ale jak nagle przestaje wam płacić, to się okazuje, że to, co wpisaliście sobie w umowę i wymyśliliście, albo macie taką od mecenasa Google, no to jest potem problem, tak? I tak przychodzą do ciebie i ty też nie jesteś cudotwórcą, załóżmy, czy do ciebie, czy do innego prawnika, nie jesteś cudotwórcą i pewnych rzeczy nie przeskoczysz, chociaż byś chciała, tak? No tak, my nie jesteśmy w stanie wielokrotnie pomóc, dlatego że no, widzimy na przykład umowę, która jest umową jakąś fatalną, bez żadnych zabezpieczeń. Na przykład no, po wstępnej rozmowie z klientem już wiemy, że taki lokator nie ma na siebie innej nieruchomości, nie ma gdzie się wyprowadzić, że jest na przykład osoba, która zamieszkuje z małoletnimi dziećmi, czyli już wiemy, że będzie jej przysługiwało uprawnienie do najmu lokalu socjalnego, czyli też musimy powiedzieć uczciwie, że pomimo tego, że my sprawę formalnie wygramy, bo może tak się zdarzyć, no pewno i jeżeli ktoś nie płaci, tak, i nie chce się wynieść, to my tą sprawę wygramy, natomiast wtedy klient nasz może mieć po prostu wyrok, którego długo nie wyegzekwuje, no bo co z tego, że sąd zasądzi wam pieniądze od kogoś, kto jest niewypłacalny. Tak. Albo co z tego, że sąd powie, że oczywiście nakazuje eksmisję, ale jednocześnie w takim wyroku stwierdzi w punkcie kolejnym, że nakazuje wstrzymanie się z wykonaniem eksmisji do czasu zapewnienia tym osobom przez gminę lokalu socjalnego, a takich lokali nie ma. No i teraz to ja merytorycznie jako prawnik, tak, zrobię wszystko porządnie i jakby tą sprawę wygramy, ale jakby to rzeczywiście jakby właściciel odzyska mieszkanie, to jest oddalone w czasie i może być to nawet wieloletnie. A pieniądze, koszty rosną, tak? Długi rosną, wszystko rosną. Tak, że na przykład jeżeli macie spółdzielcze własnościowe, czynsz będziecie musieli płacić, mediów nie możecie odciąć, więc to nie jest tylko tak, że wy nie zarobicie. To jest tak, że czasem no, niejako się tą osobę utrzymuje. Mało tego, mamy takie sytuacje, które no, są niezmiernie przykre dla właścicieli mieszkań, że na przykład kupili sobie mieszkanie na kredyt po to i inwestycyjnie, tak? Wzięli kredyt i mówili, dobra, to wynajmiemy to mieszkanie i jakąś będzie się spłacał. Ratę, czy całą ratę, tak, będzie spłacał najemca. I trafili na takiego właśnie no, oszusta, tak? Albo kogoś, kto no, gdzieś tam mu się tak to wszystko potoczyło, że nie płaci. I teraz tu zobaczcie sobie, jaki absurd jest. Ktoś musi płacić czynsz do spółdzielni, płaci ratę kredytu i oprócz tego, no nie może nawet sam się do tej nieruchomości wprowadzić, tak? I sam może tak naprawdę, już patrząc dalekosiężnie, może zostać bankrutem, tak? Może ogłosić bankructwo, bo będzie, załóżmy, miał 3000 raty, koszty czynszu niech będzie 600 zł, to już masz 3600 plus media, które no, jak będzie 3 czy 4 osobowa rodzina, no to już będą duże. Więc tak naprawdę możesz mieć 5-6 tysięcy miesięcznie samych opłat za kogoś de facto, tak? Dokładnie, tak. I tutaj no, no nic nie zrobimy, tak? Także papierologia i jeszcze raz papierologia i dobra weryfikacja najemców i oczywiście ten najem wtedy jest jak najbardziej tematem no, dochodowym, no bo umówmy się, kto nie chce być rentierem, tak? Dochód jest jak najbardziej pożądany, ja też jestem jego fanką, ale trzeba to robić z głową. To nie jest taki biznes, że po prostu pstrykniemy palcem, wydrukujemy dokument, mamy trochę funduszy, kupimy sobie mieszkanie, tak, jedno, drugie i to będzie się samo robić. Tu się samo na pewno nie będzie robić. Jeszcze myślę, że długo nam się prawo nie zmieni w tej kwestii, żebyśmy mogli swobodnie nawet kupić na kredyt, wziąć ten kredyt, wiedzieć, że ten ktoś będzie nam płacił, licząc oczywiście, że na przykład nie wynajmiemy przez jakiś czas, bierzemy to na, że tak powiem, na klatę. Natomiast wiemy, że ten ktoś nie będzie płacił, to możemy go od razu, powiedzmy, nie wiem, załóżmy 10 dni, 12, 14, no może miesiąc niech nie płaci, tak? Bo wiadomo, że są różne sytuacje, tak? Pracodawca też ma różne sytuacje.
Ale po miesiącu wiem, że możemy taką osobę eksmitować, dziękuję bardzo i wszystko, tak? Wszystko idzie na niego, nic nie jest na nas, tak? Byłoby super i myślę, że chyba nigdy nie doczekamy takiej sytuacji. To jeszcze jest, ja miałam właśnie zapytać, czy jeszcze mam pytanie jedno do ciebie, ale pojawiło się kolejne. Czy umowa najmu okazjonalnego obowiązuje bez notariusza? Nie. Tak, dlatego że jest to jeden z obligatoryjnych załączników do umowy, no i po prostu jeśli nie będzie notariusza, to nie będzie działał ten rygor egzekucji co do opróżnienia lokalu, tak? I to też nie jest tak, to żebyście wiedzieli, że to nie trzeba całej umowy robić u notariusza, tylko ten jeden załącznik, ale no jeżeli on będzie zrobiony bez formy aktu notarialnego, no to po prostu będziecie mieć zwykłą umowę najmu. To nie tak, że ta umowa nie działa, tak? Że ona nie obowiązuje. To, że nie będziecie mogli skorzystać z tej procedury, tej tak zwanej uproszczonej eksmisji. Tak, i pamiętajcie też przy umowie najmu okazjonalnego, że musicie zgłosić się do Urzędu Skarbowego z tą umową, bo jeżeli się nie zgłosicie, to nie będzie najem okazjonalny. Nieważne, że zrobiliście to u notariusza i macie 14 dni od daty rozpoczęcia umowy najmu. To jest też bardzo dużo osób o tym zapomina, więc też pamiętajcie, bo co z tego, co zrobicie? Świetna umowa, wszystko dopilnowane i bach, brakuje jednego kwitka i znowu wracamy w reżim. No to poprosi, no nie? Oczywiście, zawsze. Tak. Ela, a powiedz mi, bo ja mam do ciebie ostatnie pytanie, jak macie jeszcze jakieś to piszcie, możecie oczywiście też pisać pod, bo live będzie zapisany, bo już miałam takie pytanie wczoraj, chyba czy przedwczoraj, czy live będzie zapisany, bo ktoś nie mógł być. Tak, będzie zapisany, będziecie mogli również tam pisać, będziemy odpowiadać. A powiedz mi jeszcze, jak jest z ubezpieczeniem, czy można wymagać od najemcy, żeby wykupił ubezpieczenie OC najemcy, tak? Można wymagać. To tak samo jak możecie wymagać, tak jak wspomniałam na początku, różnych tak zaświadczeń o tym, gdzie pracują, gdzie studiują i tak dalej. Oczywiście to należy zrobić przed zawarciem umowy, no bo jak już będzie umowa zawarta, a później zaczniecie to wymagać, no to najemca może powiedzieć, no sorry, nie, no nie tak się umawialiśmy. Ale zanim umowa zostanie zawarta, to oczywiście możecie o to poprosić. I ja też byłam brokerem ubezpieczeniowym, pracowałam przez wiele, wiele lat w ubezpieczeniach, więc powiem Wam, że i w likwidacji szkód również, to doradzam Wam tak samo jak przy autokasko. Jak jest dobrze, to jest dobrze. Wykupujcie to ubezpieczenie jako OC najemcy i OC właściciela też kupujcie, dlatego że jeżeli cokolwiek się stanie, to pójdzie, pamiętajcie, że jesteście najemcą i właściciel zgłosi ze swojej polisy, Wy na przykład, nie wiem, coś zalaliście albo zaleliście sąsiada, pójdzie z jego ubezpieczenia, on ma prawo zrobić do Was regres. No i będziecie musieli oddać pieniądze, więc a za taką polisę zapłacicie 100 czy 200 zł, tak? A zalanie kogoś, tak jak mówisz, nie daj Boże, będzie mieszkanie premium pod spodem, albo to jest mieszkanie premium, no i to już nie jest 200 zł, tylko kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy. Wiesz co, Małgorzata Zawadzka napisała, że chodzi, to było w nawiązaniu do tego, czy umowa najmu okazjonalnego obowiązuje bez notariusza, co odpowiedziałyśmy, i napisała, że chodzi mi o zniszczenie mieszkania, lokatorzy na szczęście się wyprowadzili. Nie, ja nie rozumiem. Czy umowa najmu okazjonalnego obowiązuje bez notariusza? Chodzi mi o zniszczenie mieszkania, lokatorzy na szczęście się wyprowadzili. Ja nie rozumiem, Małgorzata Zawadzka, nie wiem, jakbyś mogła napisać, o co chodzi, chyba że ty rozumiesz. Szczerze mówiąc, łączą się te dwie rzeczy. To z drugim nie ma związku trochę. Po prostu jeżeli... Chyba, że do czegoś innego pisała. Tak, jeżeli... To są, jeżeli są zniszczenia, lokator zniszczył, no to oczywiście możemy dokonać stosownych potrąceń z kaucji, o ile do tej kaucji wystarczy, a jeżeli nie, no to normalnie musimy podać takiego najemcę do sądu, tak? Tak tutaj i rozliczyć jakby kwestię tych wszystkich szkód. Także tak to wygląda. Larisa Stele, nie wiem jak się czyta po niemiecku, bo z niemieckiego byłam słaba w liceum, więc pisze, że najem w Niemczech jest lepiej, bo OC jest obowiązkowe, no i fajnie. I podstawy, żeby go wynająć. Super, że w Polsce też powoli wchodzi. Wchodzi i coraz większa świadomość jest osób i tak jak mówisz, można o to prosić, a ja uważam, że powinna się o to prosić, tak? Bo tak jak mówimy, to są nieduże pieniądze, zabezpieczają każdą stronę. Dobra, słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania do Eli, to dajcie znać, bo ją przemaglowałyśmy ponad godzinę. Ja
No ale ja znam Elę, wiem, że Ela mogłaby mówić, a ma szerszą wiedzę, więc wiesz. Jest, tu macie książkę, Być rentierem. To jest książka, o, Monika też ją ma, tak jest. Także jeżeli ten temat jest dla Was interesujący, to tutaj w tej książce właśnie macie cały taki elementarz wynajmu od momentu tego, jak kupić mieszkanie pod najem, jak później zredagować dobrą umowę najmu. Także to jest tak krok po kroku cały ten proces przedstawiony i właśnie takie sytuacje też tych wpadek są omówione. Także możecie sobie taką książkę po prostu nabyć u mnie w sklepie internetowym na stronie szkolenia.liberda.pl i tam jest zakładka książka. Co prawda zostały, muszę Wam powiedzieć, już ostatnie egzemplarze. Dodrukujesz. Nie tak, wyprzedał. Także pewnie gdzieś tam, może w kolejnym, w przyszłym roku będziemy dodrukowywać. Na razie no, łapcie to, co zostało, ale na pewno to jest lektura, która tutaj w tym temacie Wam pomoże. No i też to, co Wam mogę powiedzieć na koniec, no to pamiętajcie, że te dokumenty to jest naprawdę podstawa, tak? Ogólnie jakby w każdych stosunkach zobowiązaniowych, ale na rynku nieruchomości to jest absolutna konieczność. Czy jak wynajmujecie, czy kupujecie. No i też jeżeli byście chcieli wiedzieć, czy to jako pośrednicy, no bo tutaj ta wiedza jest absolutnie konieczna, czy jako inwestorzy, fliperzy, jak takie dokumenty rzeczywiście redagować, tak, żeby one Was zabezpieczały, no to też organizujemy z tego warsztaty. I nawet w maju mamy już warsztaty 18 maja właśnie z redagowania dokumentacji w obrocie nieruchomościami i tam omawiamy kwestie umów najmu, umów przedwstępnych, rezerwacyjnych, także też można sobie po prostu taką wiedzę poszerzyć. To akurat mówię, polecam głównie tym osobom, które tak zawodowo działają na rynku nieruchomości, bo na takim live'ie my chcemy Wam wszystko powiedzieć, ale widzicie ten temat taki w sumie wąski, tak, a jak dużo jest zagadnień do omówienia. Mnóstwo rzeczy jeszcze nie poruszyłyśmy. Starałam się poruszyć z Tobą te najważniejsze takie... Pytań, to na pewno się jeszcze z Wami połączymy, może tak. Tym razem u mnie na kanale, ja zaproszę Monika, także pytania, bo też no, lubimy się dzielić wiedzą, także chętnie też zobaczymy w ogóle z jakimi tematami w lucie mierzycie, nie? Mhm. I co dla Was jest na przykład problematyczne. Tak, powiem tak, jeżeli chodzi o książkę Eli, to naprawdę Wam polecam, bo ja ją wtedy, jak poznałam Elę, to zaraz wyszłam, ona jeszcze mówiła na scenie, a ja wyszłam i kupiłam książkę. Ty to nie pamiętasz, ale ja pamiętam, bo zrobiłaś na mnie wrażenie, a ja jestem osobą konkretną, tak jak Ty, i wtedy ja tylko do konkretnych osób, że tak powiem, które do mnie przemawiają, podchodzę, z którymi rozmawiam i nawiązuję kontakty. I ta książka naprawdę po przeczytaniu jej, to ja ją polecam szczerze każdemu, bo to nie, to jest takie kompendium wiedzy, a jest tak napisane, że no jest super napisane, po prostu momentalnie otwierasz książkę, jak potrzebujesz coś znaleźć albo sobie przypomnieć, no to masz momentalnie, jest super napisane, masz podkreślone, szczerze, super. Jeszcze Cię chwilę zatrzymam, bo mam pytanie od Zabkowski Pośrednik. Co z artykułem 777 co do zapłaty? Można go stosować w umowach najmu okazjonalnego? Można, tak. Wręcz rekomendujemy, żeby go stosować. Tak, oczywiście. Tutaj, no bo jak już i tak jesteście u tego notariusza, no to dlaczego nie zrobić też tego dodatkowego rygoru co do zapłaty? No a to właśnie ułatwia proces również windykacji należności za czynsz. I jeszcze mam od Radosław od. Wynajem prywatny czy wynajem jako firma przy 8 mieszkaniach? Myślę, że chyba tutaj to raczej doradca podatkowy chyba. Doradca firma, podatkowy, no ale też no, no jeżeli 8 to... ktoś w sposób zorganizowany, ciągły, zarobkowy, no to macie znamiona działalności gospodarczej i nie rekomenduję, żeby udawać, że nie jesteśmy tej profesjonalistów w tym zakresie. Urząd Skarbowy lubi takie sytuacje. Może nie, pewno. Tak. Jako jeden z pierwszych się może odezwać, więc ja też bym nie doradzała. Jaką formę, to mówię, doradca podatkowy, ale też bym doradzała, tak jak mówisz, działalność, bo tak jak mówisz 8, no to już. Może nie przejść. Może nie przejść. Okej, okay, Elu, ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami za pytania. Dziękuję Wam bardzo. Live będzie zapisany. Zapraszam Was jeszcze raz na mojej i Eli social media. Elu, bardzo Ci dziękuję.
Ja również bardzo Wam dziękuję, Monika, Tobie dziękuję za super rozmowę, fantastyczny kanał, jestem pod dużym wrażeniem, bardzo się cieszę, że korzystasz i z moich usług, i z moich szkoleń, tak, i czytałaś książkę. Bardzo. Także super, naprawdę kibicuję, wszystkim Wam polecam też oczywiście pośredniczkę Monikę, bo no, wiedza niesamowita. Także zaglądajcie do nas, takich live'ów na pewno będziemy organizować dużo, także zapraszamy serdecznie. Właśnie, dobrą rzecz powiedziałaś, jeżeli macie jakieś konkretne pytania, chcielibyście, żebyśmy jakiś temat poruszyły, to jak najbardziej, czy Ela mnie zaprosi, czy ja Elę, z chęcią zrobimy dla Was live'a, bo dzielenie się wiedzą jest podstawą, a wtedy wiemy, że jak my się z Wami podzielimy wiedzą, to Wy będziecie zadowoleni, będziecie z nami, a to jest dla nas największa wartość, tak? Żebyście byli z nami, nas polecali. Więc tym optymistycznym akcentem podsumowując, Ela, miłego pozdrowienia dziękuję dla Was. Jak i dla Was. Do zobaczenia. No, do zobaczenia. Pa. Dzięki wielkie.